Jesteśmy w bloku przy ulicy Gawrowskiej 13. Zapewne starsi widzowie powinni kojarzyć ten blok. Jeżeli jeszcze jakaś osoba nie kojarzy lub nie zna, to na pewno w dzisiejszym odcinku dowie się, co jest takiego ważnego. Zapraszam Was do oglądania dalszej części tego filmu. A więc po tym krótkim wstępie, witajcie w specjalnym odcinku z okazji pierwszej rocznicy działalności mojego kanału. W tym filmie przypomnimy sobie kilka ważnych chwil, jakie nastąpiły przez ten okrągły rok oraz podsumujemy wszystko w formie statystyk. Na końcu dodam również coś od siebie, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. A więc zacznijmy sobie od skromnych początków mojego kanału. 9 stycznia 2021 roku wyszedłem sobie wraz z użytkownikiem szczypiorek.pl na dwór, by udokumentować sobie nowym telefonem jakieś widy na terenie Ostrołęki. To wtedy właśnie nagrałem dwa dźwigi osobowe w bloku przy ulicy Gawrowskiej 13, a dzień później opublikowałem je na swoim kanale. Co ciekawe, na początku ten film nie miał być nigdzie publikowany, ale z ciekawości postanowiłem wrócić go sobie na nowy kanał, aby zobaczyć, jak się przyjmie. O dziwo, przyjął się on bardzo dobrze, a sam mój powrót do publikacji materiałów dźwigowych został odebrany bardzo pozytywnie. To właśnie dzięki temu nabrałem motywacji do ponownego prowadzenia kanału. Kolejną dosyć ważną chwilą jest publikacja pierwszego filmu z Warszawy, który jednocześnie był pierwszym filmem o tematyce dźwigowej nagrany było za Ostrołęką. Stało się dokładnie 1 lutego 2021 roku, a sam film przedstawiał nowe windy w nowych blokach. Ale mimo to, że były to nowe dźwigi, i tak dało mi to sporą motywację, by szukać i dokumentować windy na terenie Warszawy. A jeżeli już wspomniałem o dźwigach z Warszawy, to możemy przejść do kolejnego ważnego wydarzenia, jakim jest publikacja pierwszego filmu z oryginalnymi licencjami. Miało to miejsce 7 lipca 2021 roku, a opublikowany materiał przedstawiał dwie klimatyczne osiedlówki z 1994 roku. Warto również wspomnieć, że 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 20:18 nagrywałem dźwig w pierwszej klatce. Odbyłem przejazd oryginalną licencją po 7 latach od ostatniego przejazdu. Byłem wtedy naprawdę szczęśliwy i nigdy nie zapomnę tamtej chwili. Bardzo ważnym dokonaniem w historii mojego kanału było przekroczenie progu 100 subskrypcji, a stało się to dokładnie 31 lipca 2021 roku. Przy prowadzeniu kanału zazwyczaj nie zwracałem uwagi na liczbę subskrybentów, ale gdy ich liczba doszła do okrągłej setki, dało mi to sporo motywacji i porządnego kopa do działania. Wielką i radosną chwilą w historii mojego kanału było jego odzyskanie po ataku hakerskim. Miało to miejsce pod koniec października 2021 roku, gdy rozmawiałem sobie z moim kolegą. Wtedy on poprosił mnie, bym jeszcze raz spróbował zalogować się na swoje konto i co ciekawe, udało się. Google przyjął moją próbę logowania i mogłem już normalnie korzystać z tego konta. Było to dla mnie naprawdę ogromne szczęście i cieszę się, że udało się odzyskać konto. Koniec grudnia 2021 roku mój kanał dostał ogromnego skoku w liczbie przybywających na niego osób. Spowodowało to, że 5 stycznia 2022 roku mój kanał dobił ogromne 200 subskrypcji. Dało mi to ogromną nadzieję na jeszcze większy rozwój mojego kanału, a przede wszystkim zachęciło mnie do poprawy jakości publikowanych przeze mnie filmów. Dobra, powspominaliśmy sobie trochę, to teraz przejdziemy do krótkiego podsumowania tego, co udało mi się dokonać w ciągu roku prowadzenia kanału. Więc opublikowałem łącznie 85 filmów, zdobyłem 206 subskrybentów, wbiłem łącznie ponad 40 000 wyświetleń,
udokumentowałem win na terenie aż 6 miast oraz nagrałem łącznie 31 win produkcji z Rembu oraz Zuru. A więc to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Na koniec chciałbym również dodać coś od siebie, więc... Bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju mojego kanału, oglądając i komentując moje filmy. Don Suchemu za częściową pomoc w realizacji tego odcinka oraz użytkownikom Szczypielek.pl oraz Retromaniak za wiele wspólnych wyjść i wypadów w celu dokumentacji win oraz pojazdów komunikacji miejskiej. Niestety nasze relacje nie są już takie jak kiedyś, ale mimo to serdecznie Wam dziękuję. A na sam koniec chciałbym również pozdrowić użytkowników widocznych teraz na ekranie, a więc serdecznie pozdrawiam. Więc to było na tyle, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym już w piątek o 19:00. Trzymajcie się, cześć!